Nikt cię nie śledził? Nie. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie. Nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir Megeila Feilte. Co to? Nic. Obraz wstępny. Co? Nie przerywaj, muszę się skupić. Gremedvir. Degniskerle Espirsena a Ekleit. Skądś znam to miejsce. Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To niedaleka przeszłość. Jeśli mają Dijkstra, wszystko może się zdarzyć. Chodźmy. Nie tak szybko. Ten pierwszy obraz. Co to było? Nic, naprawdę. Nie zbywaj mnie. Wiem, jak działa hydromancja. Obraz się pojawił, bo o tym pomyślałaś. To król Tancred zaproponował mi posadę doradczyni na swoim dworze w Kowirze. Teraz rozumiem, dlaczego wspomniałaś o Kowirze, gdy byliśmy w latarni. Zgodziłaś się? Tylko głupiec by odmówił. Tancred od początku był przychylny sprawie czarodziejów. To dzięki niemu ewakuacja była w ogóle możliwa. Teraz chcę przywrócić Radę i Kapitułę, a ja mam stanąć na ich czele. Tancred przybrał ciekawy front. Cała północ ruguje czarodziejów, a on zamierza odtworzyć Radę. Czasy mamy niespokojne, a Tancred zdaje sobie sprawę, że czarodzieje to potężna siła. I że potrafimy okazać wdzięczność. To dla ciebie wielka szansa. Gratuluję. A jednak nie jesteś zachwycony. Po prostu trochę się martwię. Naprawdę chcesz się znowu pakować w politykę? Na początku się wahałam, ale w końcu to coś, o czym zawsze marzyłam. Teraz marzenie jest na wyciągnięcie ręki i nie zamierzam z niego rezygnować. Zasłużyłaś na to. Tancred nie mógł podjąć lepszej decyzji. Dziękuję. Mam nadzieję, że dam radę. Na pewno. Pod twoimi rządami Rada wreszcie ma szansę stać się uczciwa i pomagać ludziom. Teraz rozumiem, dlaczego wspomniałaś o Kowirze, gdy byliśmy w latarni. Mam nadzieję, że mu odmówiłaś. Nie. Zgodziłam się. Triss, ostatnie miesiące naprawdę niczego cię nie nauczyły? Tancred od początku był przychylny sprawie czarodziejów. To dzięki niemu ewakuacja była w ogóle możliwa. Teraz chcę przywrócić Radę i Kapitułę, a ja mam stanąć na ich czele. Teraz rozumiem, dlaczego wspomniałaś o Kowirze, gdy byliśmy w latarni. Mam nadzieję, że przyjęłaś propozycję. Tylko głupiec by odmówił. Tancred od początku był przychylny sprawie czarodziejów. To dzięki niemu ewakuacja była w ogóle możliwa. Teraz chcę przywrócić Radę i Kapitułę, a ja mam stanąć na ich czele. Teraz rozumiem, dlaczego wspomniałaś o Kowirze, gdy byliśmy w latarni. Ale twoja wizja przedstawiała dom, a nie królewski dwór. To dom, który czeka na nas w Pont Vanis. Kiedy to wszystko się skończy, gdy pokonamy Gona, Ciri będzie bezpieczna, chcę, żebyśmy tam zamieszkali. Razem. Widzę, że wszystko dokładnie zaplanowałaś. Nie podoba ci się to? Podoba mi się i to bardzo.
Potem opowiem ci o szczegółach. Teraz musimy iść po Filipę. Racja. Chodźmy. Zaskoczyłaś mnie. Nie wiem, co powiedzieć. Wiem, nie musisz podejmować decyzji natychmiast. Ale cieszę się, że już wiesz. Trochę się bałam, jak zareagujesz. To w końcu duża sprawa. Przeprowadzka, stałe miejsce. Jeśli nie chcesz, to zrezygnuję, bo... tak naprawdę zależy mi tylko na tym, żebyśmy byli razem. Triss. Tak? Będziemy razem i nie musisz z niczego rezygnować. Potem opowiem ci o szczegółach. Teraz musimy iść po Filipę. Racja. Chodźmy. No nie wiem, Triss. Wiedźmińskie życie to może nie bajka, ale lubię być na szlaku, spać pod gołym niebem, budzić się z rosą na twarzy. Przecież już kiedyś o tym rozmawialiśmy, pamiętasz? Wtedy w latarni. Nie musisz z niczego rezygnować. Wiem, że nie masz natury salonowego lwa. Możesz wyruszać na szlak, kiedy chcesz i być tam, ile chcesz. Ale po prostu będziesz miał dokąd wrócić. Zawsze wracałem do Kaer Morhen, ale dom z twojej wizji wygląda znacznie bardziej przytulnie. Potem opowiem ci o szczegółach. Teraz musimy iść po Filipę. Racja. Chodźmy.